Cześć, słuchajcie, właśnie wracam z urlopu z Tunezji, tak jak widzieliście na poprzednich filmikach. I taki króciutki filmik, dwie walizeczki, takie same. Ta jest czarna, moja, ta jest mojej dziewczyny bordowa, taka sama. Dwie pustówy kosztuje noweczka. W jakiejś tam promocji. Zobaczcie, jak ona wygląda po jednych wakacjach, tak? No, gdzieś tam jakieś ryski samolot jest generalnie git. No i pani nas namówiła na taki ochraniacz. Ja się nie skusiłem, ale dziewczyna tak. 80 zł normalna cena. Po jakichś tam przecenach, rabatach 55 zł. I ta walizka tak naprawdę była raz załadowana przez tam ładowniczego do samolotu w tamtą stronę, tak, do Tunezji. No i z powrotem, tak? No i szmata do wyrzucenia generalnie. Po prostu to jest cyrk, nie? Coś takiego w ogóle wciskać klientom i to się niczego nie daje. Jeżeli rozważalibyście zakup takiego ochroniarza, to po prostu spalcie te pieniądze w piecu i ewentualnie wyrzućcie je do kosza na śmieci, bo pożytek będzie taki sam. Dzięki wielkie, cześć.